Ten film powstał dzięki wsparciu moich patronów. Dziękuję wam raz jeszcze i życzę miłego oglądania. Halo, halo, dzień dobry! No, mam nadzieję, że wam się ślub podobał. Mi się podobał, bo się udał. Kurczę, do dwóch razy sztuka jednak mimo wszystko. No a co? Dzisiaj nas czekają urodziny. Tak, nawet wybrałam miejsce, specjalne miejsce na te urodziny. I pójdziemy sobie świętować w trójkę, myślę, bo będzie Tadziu, będą laski. Także tak, ja ich wszystkich postarzę w trójkę. I tak to będzie, tak zrobimy. Taka sytuacja. Dobra, Artemia, ty miałaś... Boże, wyłącz mi te kosiarze tu, no. Czy tobie się chce spać albo coś? Jezu, serio, tutaj też... Sonia... Odkurzamy. Ta dziura... Tadziu, weź się, słonko. U, jak się kotki liżą. Ojejku. Co? Była opcja usiąść obok mnie. Jest opcja usiąść obok mnie? Co znaczy usiąść obok mnie? Czy ty możesz to zrobić? Ojejku. A to już drugi odcinek, się tak chłopaczki wylizują. O, wyszczotkuj. Poznaj. Przytul, jezdeczka też przytul. Tadek jest nieoficjalnie kociarzem i to takim mega kociarzem. Widzę pececik, jeszcze sobie będzie jeździł na rumbie. Możemy odpalić w sumie, żeby sobie jeszcze pojeździł. No i co, Tadziu, co ty chcesz? Czuć się pewnie nocą przebywając na zewnątrz. Ty i Colin stajecie się wrogami? Zostaw tego chłopa, Boże. Colin to był ten ziomek, co u nich wynajmował dom. Ale ty masz pragnienia, dziecko. Zów rybę. A, bo ty jesteś uwielbiający naturę. W ogóle, Jezus, ja cię tak olałam totalnie. Trzeci poziom umiejętności umysłowych. Super. Szachy, teleskopy i inne zadania intelektualne. Macie teleskop? Macie teleskop! Ty, to idź patrz w gwiazdy, mordo. Boże. Uwielbiam, jak on jeździ na tej pumbie. Lubi. No, fajnie. Z pierwszym kotem w tej grze, w ogóle moim ever, w mojej karierze, zarówno YouTube'owej, jak i w ogóle z simowym graniu w czwórkę, który lubi jeździć na pumbie, także... Fajnie. Dobra, te... Co to jest? To są te grzyby. Steki grzybowe, to steki grzybowe też. Tutaj Tadek jest jakiś talerz, to też go posprzątaj. O rety, no i idź patrz w te gwiazdy. Może coś tam ciekawego znajdziesz. Pececiowi się ewidentnie... SD-czku, a gdzie ty śpisz, kochanie? O, jezdeczek przy łóżku. Pisz, jaki on jest wierny. Ej, właśnie, jakie jezdek ma cechy? Jakie ty masz cechy, kotku? Jesteś uczuciowy. O ja! Naprawdę kocha swoich właścicieli, stara się spędzać jak najwięcej czasu w ich towarzystwie. Jaki kochany! Jest straszną bułą i jest leniwy. Jezus, uwielbiam tego kota. On jest... Uwielbiam. Jezdek to jest też moja miłość. Dziewczyny, jak się przytuliły do siebie. Ojejku, a Sonia, jak pięknie śmierdzi. Żona wymarzona. Śmierdząca. Trzeci poziom umiejętności umysłowych, drugi poziom logiki. Bardzo nice. Co? Nie! Nie! No nie! Proszę, o nie, no nie, ja, pecet, no nie, już, jak to? O Boże, to już, faktycznie, pececiątko, nie. Jeszcze się pochorował w ogóle przed. O Boże, Artemia, możesz błagać go o życie, tylko... Możesz go błagać... No błagaj go, kurde, no! Sonia, serio, jesteś flirciarska? Naprawdę teraz jesteś flirciarska, ty bułko! No jak go skosił? Nie, no weź go, proś! Nie da się prosić o życie zwierzaka i no! Ja pierdzielę, ja nie wiedziałam, że to już! Boże, ja mu nawet zdjęcia nie... Dobra, zrobię mu zdjęcie, easy.
Czy ja go mam w galerii zapisanego? Ej, to by było mega niefortunne, jakbym nie miała zapisanego peceta. Nie no, mam, na pewno mam, ale w ogóle... Ja. No, to pięknie się urodziny wasze zaczęły. Ja myślałam, że mu jeszcze tak ze dwa dni... Ja... Okej, dobra, ja się przyznaję bez bicia. Ja się szykowałam, że jeszcze to nie nastąpi w tym odcinku. Tylko, że jeszcze w kolejnym. Ten w ogóle jak go trzyma na rączkach, ojejku. Boziu. Artemia, ja tak mi przykro. Wzmocni więź ze światem materialnym. Ale to jest niesprawiedliwe, ja się chcę z nim pożegnać jeszcze. Wezwij go. Możemy go jeszcze wezwać, żeby przyszedł? No jak to nie możesz, jak możesz? Wzywaj tego ducha! Jest! O, pececik! Drab w ulubionym miejscu. Nie idź do kibla teraz! Tutaj! Głupia, no! Ej, no poryczałam się bez kitu. Nie zdążyła się pożegnać z nim jeszcze jak żył. Chamstwo. Nienawidzę tego. Nienawidzę, jak koty odchodzą. W ogóle jak zwierzaki w tej grze odchodzą. To jest straszne. Upłakuj go. Ja wiem, że stoi tuż obok, ale w ogóle Jesus. Masakra. Nie znoszę tego po prostu, bo to jeszcze tak traumatycznie zawsze wygląda. Dobra, chodź, zaniesiemy kotka na cmentarz. Jest specjalna sekcja wydzielona dla zwierzaczków i tam sobie pecet będzie spoczywał. Boże, no nie, i bez jaj! Ale ja tego nie lubię, o ja. No, gdzie to ta sekcja dla zwierzaczków? Tutaj, bo tu leży nietoperek, leży Eustachy, Zosia. A gdzie jest Kicia? Ej, właśnie. O, ale patrzcie, naprawili te groby zwierzęce. Wyślij w zaświaty? Nie. Wezwij ducha, więcej opcji. Zdobądź urnę Sima. Właśnie. Zwierzaczki to miały być. Bo nie kocha Stachy Kobi. Pecet. No jest pecet. Kicia. Zosia. Halo, ale Kicia zmarła przecież też. To jakiś psiaki. Ten Boniek. Nie. Hermeny Gilde nie. Kicia Wazowska. No, dawaj mnie te nagrobki. No i teraz tutaj jest pececik, nasz kochany, najwspanialszy kotek, tak? I tu Kiciusia leży, o. Jest Kicia Wazowska, jest pececik. Ja pececikowi w ogóle zdjęcie tu jeszcze dam, jak będziemy się przenosić na nowy cmentarz, bo zastanawiam się, czy ten cmentarz... albo ja go edytuję, powiem wam, albo... No będziemy się przenosić cmentarzem do Brindleton Bay, bo tam planowałam, że tam zrobię kościół. Co ty robisz? Zaczęłam grać na... O ja, nawet Merkuria przyszła pożegnać peceta, o ja. Idź poopłakuj go. Zdobądź urnę? Nie, wezwij ducha, opłakuj peceta, tak. Proszę go poopłakiwać i ten... A co tutaj w ogóle? Płomyk? Koko? Lawa, lawenda. A okej, okay, dziwne. Patrzcie, czy te groby się nie naprawiły, a te się naprawiły. A tu kto leżał? A Maksiu z Natalką. Jezus, ale to leci ten czas w tej grze, jak nie wiem. Tutaj też ktoś ważny leżał. Himawari z tym, z Jasonem, no właśnie. Jezus, PC i tak naprawdę długo żył, bo ja mu wydłużyłam mocno życie, bo ja po prostu ja sama się z nim nie mogłam rozstać. Nie znoszę tego. Właśnie dlatego nie lubię mieć zwierzaków w tej grze, bo ja to strasznie przeżywam zawsze. Nawet bardziej niż Simów nieraz tych zwierzaków. Jak SDK będzie umierał, to w ogóle chyba padnę, nie? Do SDczka też jestem przywiązana strasznie. No wiem, Bułka, wiem. Nie martw się. Za niedługo spoczniecie na jednym cmentarzu, będziecie się odwiedzać. Jezus, jak to źle zabrzmiało, ale tak prawdziwie. O matko. O nie. No, dobra, koniec tego. Idziemy urządzać imprezę urodzinową. Nie może tak być. O, jeszcze tu jest! Buba! Dobra, i potem idź sisiaj. A, bo dzisiaj jest Dzień Pirata w ogóle. O, to jest świetny plan, żeby iść, kurde, akurat tam, gdzie myślałam, żeby iść.
Jezu, wszyscy smutni będą i teraz będzie harda żałoba, proszę ciebie. Będą płakać i płakać. Masz kara. Dobra, bąbelki, to teraz zrobimy tak. Plan urodziny. Dzisiaj są twoje urodziny, a dziewczyny mają teoretycznie jutro, ale wam zrobimy razem. I teraz, kurde, jak to zrobić? Wiem, jak to zrobimy. Zrobimy sobie tak. Dodaj... Nie mogę dodać... Aha, bo to jest młody. To młody nie może. Dobra, to Artemium. Dodaj wydarzenie. Bociankowe przyjęcie urodzinowe. Tak. I zaprosimy sobie... Artemię, Sonię i tatka. O... z gości sobie zaprosimy na pewno Cieśka, Merkurię, to Romę jeszcze weźmiemy, bo czemu nie? Tak w skromnym gronie pójdziemy. Żywieniowca to nie trzeba, miksologa nie trzeba, artysty scenicznego nie trzeba. I na miejsce wydarzenia pójdziemy sobie do Brindleton Bay, dlatego że wiecie lub nie wiecie, jeżeli jesteście u mnie na Discordzie, na pewno wiecie, że zaczęłam sobie przebudowywać Brindleton Bay. I mamy tutaj słony kieł, bar, tylko że przerobiony przeze mnie. Zbudowany bardziej na nowo, powiedziałam, że Salty Funk. I będziemy sobie tutaj właśnie w tym słonym kle robić imprezę urodzinową o godzinie... No może 15 albo 16, o 16 myślę. Tak, to akurat Artemia zdąży wszystko ogarnąć, młody też. Dobra, Sonia, to ja bym cię prosiła, Bubo, piecz. Nie, dobra, jednak nie piecz. Gotuj. Późne śniadanie? Nie, gotuj. Zamów dowóz. Tort weselny, ciastka w kształcie serca. Nie, ciastek w kształcie serca też nie chcemy. Nie możesz gotować? A, przygotuj wyżerkę. Dobra, Boże. Kto tam? Jakiś chłop przyszedł. Dobra, ja bym chciała białe ciasto, tak. A twój synu? Boże, ja zawsze zapominam, że Sońka ma przecież syna. Zaproś go do środka. A możesz iść pobawić z tatą? Więcej opcji. Śpi. Nie, nie śpi. Czemu masz śpi na nim? Rozmawiaj z nim. Sonia, przebierz się może jakoś tak ładniej, co? Stroje, zmień strój. W to, bo ja cię bardzo lubię w tej koszuli. Tak. Artemia. Dobra, Artemia, to do wyposażenia twojego poproszę w takim wypadku. Czego chcesz? Wyjdź. Idź mi stąd, nie będziesz mnie odwiedzał. Ja wiem, że to jest twoja posiadłość, ale nie mam czasu. Kot mi umarł. Przeżywam żałobę, zadzwoń se na linię pocieszycieli. Nie, płacz, Arcia, błagam. Już niedługo, kochana, już niedługo. Próbuję odrobić lekcję, ale skup się na innych obszarach tematycznych. Kto to mi zrobił w ogóle ci... Sonia zrobiła. Mielona wieprzowina, wołowina, no świetnie, jak Artemia zje, to będzie. Dobra, schowaj to dziecko, odłóż to. Młody też się, widzę, pociesza. Weź SD-czka przytul, kojące przytulenie mu zrób, daj duży przysmak, bo on lubi, zwierz się z problemów, wyszczotkuj, to jest twój kot w końcu, wy się kochacie jak nie wiem z SD-kiem. Znajomy powiedział mi, że cię nie znosi, może naucz się robić lepsze wrażenie, łatwo jest stracić sympatię otoczenia, to droga bez powrotu. A spierdzielaj ty piaro, tam mi będziesz teraz dzwonić, że ludzie mnie nie lubią, mam cię w nosie ty, kurde. Ej serio, nie jakby... Artemii umarł, kot jeszcze... Dalia, idź stąd. Ja wiem, że ty... Dalia, idź stąd. Idź stąd, Dalia, zostaw te... Ej, ona to robi specjalnie, autentycznie. Przyszła, patrzcie, położy, jak ona chce przekonać Artemię, żeby dalej jadła mięso. Ty wredna babo! Ale Dalia, jesteś wredna. Ewidentnie, no ty, mówię wam, ty piara to robi specjalnie, nie? Ona robi na złość, nie lubi wegetarian i ona nie znosi tego, że Artemia jest wegetarianką, więc będzie przychodzić i będzie jej robić przy ciebie te parówy, czy co tam, na tym grillu. Jedz, młody, szybciej te kanapki. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na... Nie są gotowe, zdecydowanie nie są gotowe. Boże, ja swoją drogą... Teraz mam takie rozkminy, nie? Że pamiętam, jak jeszcze byli tacy. Jezu, jak to było dawno w ogóle. Wyobrażacie sobie, że to już rok, odkąd trzecie pokolenie żyje? Że już minął praktycznie cały rok.
Cały rok. No, tak długo Artemii przedłużałam życie. Dobra, bierz tatka, bierz Sońkę. Idziemy. Dobra. Uuu, jaka typiarka ładna. A to jest ta Japoneczka, Natasza Yamaguchi, no. Dobra, Nataszka, czy moja rodzina już przybyła? Czy wszyscy goście już tu są? Nie, jeszcze nie ma. Sonia? A gdzie jest młody? U, tu jakaś ładna typiarka. Czy jesteś nastolatką? Nie, jesteś dorosłą już, wow. Wyglądasz dalej jak nastolatka. Dobra, Artemia, myślę, że mogłabyś spokojnie usiąść tutaj. Znaczy Sonia i Artemia w sumie też. Usiądź. Kurczę, jak one będą starsze, to chciałabym, żeby może zaczęły grać w planszówki statkiem, żeby się tak zbliżyli do siebie na stare lata, skoro teraz mają tylko Tadzia. Także młody, przestań siedzieć przy barze, jeszcze będziesz miał czas na siedzenie przy barze. I sobie usiądź, pogadaj sobie z mamą. Spytaj, co przywiał wiatr. Bądź zabawny, przynajmniej się postaraj. Sonia. Sonia, nie, ty nie możesz być w pracy. O nie, Sonia. Zaczynajmy. Dobra. Mamy tort. Tak, wspierająca, super. Mamy tort. Dobra. I teraz tak. Dobrze, dziewczyny. Poproszę torta, Artemia, gdzie jest tort? Dobra, jest tort. Czemu ty nie masz spodni? Błagam cię! Weź stroje. Może być ten. Przebierz się i teraz tak, młody. Młody, dmuchaj. O jest! Jej, Tadeusz zmienił grupę wiekową. Tadek zyskał cechę bonusową. Obejrzyj wszystkie jego cechy bonusowe na panelu simologii. W 11-letniej czekają cię romantyczne uniesienia, przepocone shorty gimnastyczne i burze hormonów. Zapnij pasy, zaczyna się ostra jazda. Dobrze. Tadziu będzie miał drugą cechę. I teraz mamy tak. Czyli uwielbia naturę. Dobra. I dzisiaj mamy 21. 2 plus 1 to jest 3. Raz, dwa, trzy. Mistrz parkietu. Okej. Okay. Ma sens. Dobra. Czyli Tadek uwielbia naturę i jest mistrzem parkietu. No spoko. I teraz tak, jeżeli chodzi o aspiracje, to ja bym bardzo chciała dać mu popularność i chciałabym, żeby był gwiazdą światowej sławy, żeby został aktorem. To jest marzenie, do którego ja będę dążyła w tym pokoleniu. No i co? I będzie się teraz bardziej jakby rozwijał w tym kierunku, będąc nastolatkiem. Puścimy go dalej, będzie chodził na to kółko, będzie ćwiczył umiejętności aktorskie. Dodatkowo chciałabym też, żeby może grał na jakimś instrumencie, bo to wiecie, jak aktor, no to musi pewne rzeczy umieć. Też, żeby miał rozwinięte śpiewanie i tego typu rzeczy. Także tak. Jest Tadeusz, piękny Tadek. O Boże. O mój Boże w ogóle! Ty pokaż się. Ty, hopiu. Ej, to jest przecież, ale jazda, ej ty. Ja nie wiedziałam, że Artemia jest aż tak podobna do Hektora. Ej, on jest totalnie, wypisz, wymaluj Hektor, nie? Jedyne, co ja tu widzę z Wazowskich, to jakby cały czas są te pucie apoloniuszowe, ale tak, to jest po prostu wypisz, wymaluj Hektor, nie? O kurde, dobra. To bułko jedna, dodaj świeczki urodzinowe, bo matki będą teraz dmuchać. Jeszcze wuja bym mógł dmuchnąć świeczki, nie żeby coś. Dawaj, Artemia! Ksa, wiksa! Boborfna buu! Kto tam tak spóźnienie śpiewa, halo? No i Artemia, starobabo. I Sonia, to samo. Proszę dodać świeczki urodzinowe. Dodaj świeczki urodzinowe. Artemia, może spodziewać się prezentu od Apoloniusza? Dzięki, dziadku. Jezus, no tak, bo przecież... Jezus. Dobra, Apoloniusz był jej dziadkiem. No to dmuchaj, babo. Teraz będziemy im też metamorfozy robić w sumie, jak się impreza skończy. Sonia, jaka babcia.
Dobra, też dodaj świeczki, może ktoś jeszcze będzie dmuchał, bo jeszcze ty byś mógł zdmuchnąć, nie żeby coś. Ciesiek. Zdmuchnij świeczki. Nie, nie może. Pokrój tort z Artemią. Zabierz te świeczki, pokrojcie sobie torta. Co tam, co było? A, no tak, bo ja zapomniałam, Boże, poczekajcie, bo ja zapomniałam, że ja mam przecież moda Golden Years. Złote lata starszego Sima mogą okazać się jednym z najlepszych. W czasie zachodu słońca istnieje mnóstwo zajęć i możliwości, chociaż ten wiek może wiązać się z pewnymi wyjątkowymi wyzwaniami, warunkami rozważeniem. Pozostało jeszcze mnóstwo życia, którym można się cieszyć. W lokalnym centrum seniorów można znaleźć kwitnącą społeczność seniorów. I teraz, co chciałam wam powiedzieć, to, że w tym dodatku nadchodzącym dochodzi coś takiego jak testament. Golden Years, ten mod, który właśnie tutaj wam przeczytałam, ten konkretny, też wprowadza testament. I teraz się zastanawiam, bo nie będę z tym nic robić, jakby ja poczekam na spisanie tego testamentu do czasu, aż wyjdzie nam ten odcinek. Odcinek? Co ja gadam? Aż wyjdzie ten dodatek! Tak, aż wyjdzie ten dodatek, więc na razie z tym nic nie będę robić i ciekawa jestem, jak autorka tego moda go zaktualizuje. Czy na przykład ona wprowadzi jakieś dodatkowe opcje albo coś takiego, to no, to tak, to się wstrzymam na razie z tym Golden Years. No ale dobra. Ta w ogóle, Sonia, serio? Pff, Sonia, czego się popisujesz? Kroimy. O, ej, to była słodka interakcja nawet. Wyjmij te świeczki. No to, żeście pokroiły tego torta po byku. Sońka, świeczki wyjmuj. Sonia, świeczki! Wyjmij świeczki, Sonia. Czekajcie, ja zapiszę grę, bo tak mi coś przycina i Last Exception jest, więc ja się trochę obawiam. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że teraz nas czeka masowe wymieranie za niedługo, bo jak zmieniałam dziewczynom wiek, to no, może być hardkorowo. Dobra, zawołaj na posiłek wszystkich. O, też będziesz zaraz stary. Co to było? Lubią tańczyć, czy moje mogą zacząć się nudzić, jeśli od pewnego czasu nie tańczyli. O nie, czy on będzie cały czas tańczył, jego życie to będzie niekończący się taniec. Roma w ogóle! Roma, co ty? Jak ją tłuczę po dupie w ogóle? Przestań mnie tłuc po pupie, ja nie chcę. Jesus. Nie doczekam się tego tortu, co? Baby, o, czemu ty jesteś wściekły? Nic nie jest w porządku, okej. No można, dobra. Weź kawałek. Taniec jest okropny. O nie, on ma być mistrzem parkietu i nie lubić tańca. O ja, ten człowiek jest pełen skrajności. Nie no, lubisz taniec. Lubisz taniec, no. Jak już masz taką cechę, to już nie ma co, to lubisz. Przestańcie robić te tipozy. Doczekam. Zwariuję. Naprawdę? Tyle zachodu o jeden tort? Będziecie tipozować nad tym tortem? Nie no, będą się modlić nad tym tortem. Dobra, nie ma co. Może tak będzie łatwiej. Weź kawałek. Okej, okay, jednak nie. Czyli nikt dzisiaj tortu nie zje. Super, super urodziny, nie ma co. Fajnie. Roma! Roma czeka na kolejną ofiarę bicia po pupie. Sonia, błagam, naprawdę nie możecie pokroić głupiego tortu? Co jest nie tak z tą grą dzisiaj? No, dawaj mnie to. Boże, nie, to nie, dobrze. Zakończmy tą imprezę. Tak. Nie chcecie jeść tortu, to wasz problem. Tak, wiem, młody, że jesteś niezadowolony, twoje życie jest do bani, zmarł ci najlepszy przyjaciel. Ja wiem. Dobra, słuchajcie, chodź, Sonia, proszę bardzo, zaplanuj strój. Teraz będziecie pełnoprawnymi starszymi paniami, to trzeba sobie znaleźć nowe hobby, moje drogie. Artemia oczywiście nie zrezygnuje z pracy, bo Artemia jest pracoholiczką, więc ona dalej będzie pracować. Krótko, ale dalej będzie pracowała. Bo jakby babcie u mnie bardzo krótko są, także no. Taka sytuacja. A tymczasem, moi kochani, ja do was zaraz wrócę, bo ja sobie zrobię makeover, także zaraz wracam. No dobra, słuchajcie, to zacznijmy sobie Sonią. Więc ja tylko chciałam powiedzieć, że pół godziny mi zajęło przebieranie ich, dlatego że się jeszcze popłakałam po drodze. Tak tylko mówię. Ogólnie mega się wzruszyłam, jakby, bo
Kurczę, no rok z nimi spędziłam cały, nie? Tyle czasu. Nie chciałam ich uśmiercać, bo Artemio mi się bardzo dobrze grało, no ale najwyższy czas, bo już mam wrażenie, że troszeczkę seria mi się zaczęła nudzić, wam chyba też pomału. Aczkolwiek z tego, co wywnioskowałam, no to Artemio jest waszą ulubioną wozowską jak dotąd, no ale też jest najdłużej, tak? Więc to też jest inna kwestia. Dobra, słuchajcie, więc mamy Sonię w fryzurze na Karen, z lekkimi zmarszczkami i tak wygląda jej strój codzienny. Nie robiłam im jakichś dodatkowych strojów, jeszcze zależy w jakiej kategorii. Tutaj mamy Sonię wracającą do korzeni, tutaj... Aha, to w ogóle nie, to jej trzeba usunąć, bo to jeszcze ze starego setu, że tak powiem, dorosłego. Na sportowo i zrobiłam coś takiego, bo teraz będą się aktywnie z Artemią, mam nadzieję, udzielały i będą tutaj organizować biegańsko w San Sequoi. Taki jest plan. Tak więc mamy Sonię w takim sportowym ciuszku. Do spania jej dałam coś takiego prostego, no bo już nie może chodzić w bieliźnie, tak? Bo mają nastoletniego syna, więc w ogóle masakra. No i tutaj taką sukienkę na imprezy. Dostała też po prostu taki zwykły strój do pływania, jakby uznałam, że no bikini to już trochę nie. Taką sukienkę na ciepłe dni, do tego taki kożuszek na zimę. I teraz słuchajcie, Artemia, o mój Boże, one obie wyglądają jak ciotki klotki, ale Artemia to jest po prostu moja miłość, jakby... Musiałam jej dodać te zmarchy i już wam od razu mówię, te zmarchy zostały dodane po prostu dla Beki, bo ja doszłam do wniosku, że ona tyle żyła, że no już by była taka pomarszczona. Więc jakby ma te zmarchy, są już nie glany, ale takie trzewiczki, dalej gdzieś tam się przemyka ten metalowy styl. Dalej oczywiście kobieta w czerni, taka sytuacja. Na oficjalnego jej chyba nie zmieniałam nawet tutaj jakoś bardzo. O Boże, w ogóle to... Dlaczego ty masz takie coś na oficjalny? Nie, babo. To? No to też. W oficjalnym jej tu nie zmieniałam za wiele. Tutaj znowu coś dostaję jakiegoś dziwnego, także też do usunięcia. Na sportowy dostała ode mnie coś takiego. Bardzo prosto też właśnie, żeby miała do biegania. Piżamy jej nie zmieniałam, chociaż bardzo dziwnie się teraz ta piżama układa, ale nie zmieniałam jej, bo to jest jej ukochana piżamka, więc już niech zostanie w tej piżamce. Tutaj jej tylko dodałam spodnie, których nie miała z jakiegoś powodu, nie wiadomo dlaczego. Do pływania dostała taki zestaw, mam nadzieję, że będzie nam dane z nimi gdzieś jechać, chociaż na jeden dzień, na wakacje, żeby się poopalały. Tutaj oczywiście jest standardowo rokowa dusza na ciepłe dni, na zimną pogodę dostała kurtkę, taką skórzaną skórę metalową, nie? No i okularki jakieś ciemne, bo przecież stara metalowa jest, to nie ma co. I słuchajcie, Tadeusz, oh boy, jakby no Tadek to jest ciacho, nie? Ja, kurde, jak go zobaczyłam, to miałam takie oh my god, co tu się wydarzyło? Ale po prostu, jak patrzę na niego, to tak, nos jest częściowo po Soni, częściowo po Artemii, bo jakby ten nos jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ja w nim widzę Artemię, ale z drugiej strony ja tu widzę też bardzo dużo Soni. Na przykład on ma usta po Sońce, ma buzię tutaj, ten dół ma po Soni, tą brodę ma też sońkową, no i przyćpane oczka Artemii, nie? Ale z takim ciachem, że po prostu omaganie, jakby... Więc no to idealnie, no bo w końcu aktor, nie? Tutaj na strój taki codzienny... Aha, bo on ma dwa? A czemu ja mu tak zrobię? A, dobra, już wiem. Także taki ma na codzienny. Tutaj ma na studniówkę coś takiego, takie proste coś mu wybrałam. Na sportowe... Ze swoim klatem. No, bo on... No jest hot chłopak, nie? Do snu ma, pierwszy strój ma taki, z gołą klatą, jakby żeby było na co popatrzeć, jak będzie biegał po domu. No i na drugi ma już z koszulką, żeby za bardzo mam nie wprawiać w osłupienie. Z imprezowych mamy coś takiego, bardzo mi się podobał w tej koszuli, tak ładnie wybija mu jego jasne oczy ta koszula, więc mu taką koszulę dam. Do tego, do pływania dostał slipki z tego kitu basenowego, na ciepłą pogodę koszulkę w Stormtrooperów, bo mi się bardzo podobała ta koszula, w ogóle uwielbiam absolutnie, więc mówię, no nie, jak fan filmów, fan aktorstwa, to tutaj Gwiezdne Wojny wiadomo mocno.
I na zimną pogodę dostał ode mnie taką kurtkę kożuszkową od Scented, bo ona jest bardzo ładna, ją bardzo lubię i bardzo chciałam któremuś mojemu chłopu ją założyć, ale, że tak powiem, ona na żadnym nie wyglądała, dopóki nie przyszedł Tadeusz, więc no, taka sytuacja. Także słuchajcie, no co, wracamy do rozgrywki. Okej, okay, i Tadek robi rybę podłogę, dzień dobry, dziewczynki. No to teraz tak, Artemia z pracy nie rezygnuje, czyli to co mówiłam, natomiast jeżeli chodzi o Sonię, to Sonia też może sobie jeszcze popracować, bo chciałabym, żebyś ty podziergała, babo. Także dziergaj ubrania, dziergaj jakieś swetry, tak, proszę bardzo, szaro... A nie ma męskiego swetra? Jest męski sweter, chciałabym męski turkusowy sweter, tak. Sonia, dziergaj, dziergaj. Tadziu, błagam, obudź się, bułko. Arcie? Arcie się teraz sikówce. Skorzystaj, Arcia. Sonia, miałaś zrobić ten makaron. Czemu nie robisz makaronu? Jakieś resztki. Tutaj w ogóle jakieś coś. Masakra. Tadzia, śpisz? Tadzia, wstań. Tadzia, wstań, nieciku. Sonika, czego nie możesz? Co? Co znowu? Weź resztki z tej lodówki. Sonia! No Artemia może wziąć resztki, to ty nie mo... Sonia. Nie wytrzymie z tą babą dzisiaj. Nie wytrzymie po prostu. Aha, bo ona nawet nie może iść... SD-czku! Kotku, nie! Weź się, kotku! Połóż się na łóżku, ale... Sonika śpi, no... No mrał! Czy on tańczy? Ej, co? Tadek! Boże, Tadek, ty samolubny szczylu. Dobrze. Super, czyli on jest mistrzem parkietu i lubi naturę, okej. Okay. Możemy sprawić, że skoro tak lubi naturę, to będzie często chodził na jakieś spacery albo coś. Dobra, no to może być tak na przykład, która jest godzina? 5 rano, no to jeszcze. Ojejku, bo nam się zaraz odcinek będzie kończył w ogóle. No tak, zapomniałam. To w następnym odcinku najwyżej będziemy coś kminić z tym. Chociaż po śmierci matkę, bo ona jest bardzo smutna dalej tą stratą SD-czka. Ożywiona rozmowa. I tak. No i dobra, misie, i taką śpiącą Artemią zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeżeli chodzi o peceta, no to jest to mega przykre, co się wydarzyło, no ale cóż, no samo życie. Ja się faktycznie spodziewałam, że on odejdzie dopiero jeszcze w następnym odcinku, ale no nie spojrzałam sobie, źle sobie spojrzałam. No i tak, o, widzę, że tu czas się przyspieszył, ale to nie szkodzi. No co, w następnym odcinku już będziemy sobie mogli na spokojnie podziałać w kwestii starej Artemii, starej Soni i zacząć rozwijać tatka, bo to na tatku teraz przez najbliższe kilka odcinków będziemy się skupiać, bo trzeba mu zbudować więcej charakteru, bo on ma beznadziejny charakter, a że w ogóle go nie ma, więc musimy coś tam dobudować. No i tak, jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, dajcie suba, wbijecie na moje media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama, Tumblera oraz Discord, na Discordzie się dużo dzieje. Ja pozdrawiam was ciepło, trzymajcie się, pa!